zagonitować. Ja? Czy się grał, że jakiś szefot? Ochotniczą Straż Pożarną. Niewiele organizacji pożytku publicznego może poszczycić się tak długą historią i tradycją. Tyle dobrego stało się udziałem mieszkańców waszej miejscowości dzięki ofiarnej 90-letniej służby naszych strażaków. Za to chcemy dziś szczególnie Panu Bogu podziękować. Dziś w sposób szczególny wspominamy też i oddajemy hołd druhom, którzy służyli swą odwagą w tej właśnie jednostce, a już odeszli do Pana na wieczną służbę. Baczność! Na prawo! Chodź! Panie prezesie, dowódca uroczystości, komendant centralski melduje. Pododdziały gotowe do uroczystości 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijawczycach. W poczcie flagowym widzimy dowódca pocztu flagowego druh Jerzy Odrobina, flagowy druh Sławomir Derek, asystujący druh Tomasz Karbowniczek. Flagę państwową z okazji jubileuszu podnieś! Zagajów, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Kolos, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Sudołu, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Cieszków, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skoszowic, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciuśnic, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Bieglowa, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Drożejowic, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stradowa, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Czarnocina, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Sielca Kolonii, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Dębian. Witam serdecznie jednostkę strzelecką 2130 z
powiatu kazimierskiego oraz jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Pełczysk. Szanowni Państwo, witam serdecznie orkiestrę strażacką ze Skalbmierza pod batutą kapelmistrza Roberta Basiaka. Druhowie, mieszkańcy Miławczyc, obchodzimy dzisiaj 90-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Miławczycach. Jest to doniosła rocznica, bowiem przed 90 laty, w 26 roku, z inicjatywy Witolda Morawskiego powstała jako jedna z pierwszych w naszej okolicy Ochotnicza Straż Pożarna. Skupiała ona strażaków nie tylko z Miławczyc, ale również z Bieglowa. Tak więc tutaj też warto zapamiętać, że jednostkę tworzyły Miławczyce i Biegłów. Jej pierwszym naczelnikiem był Tadeusz Jarocki, kierownik mleczarni w Miławczycach, a w skład pierwszego zarządu weszli Jan Laskowski, Jan Derek, Kazimierz Sobecki. Od chwili założenia jednostka wykazywała dużą aktywność. Została zakupiona sikawka ręczna, hełmy i mundury. W ten sposób nasza straż mogła walczyć z pożarami, które w tamtym czasie były dość częste. W czasie następnej kadencji naczelnikiem OSP Miławczyce został pan Niedźwiecki, nauczyciel tutejszej szkoły. Pobudowano szopę strażacką, w której przechowywano sprzęt i gromadzili się druhowie na zbiórkach. Kolejnym naczelnikiem został Tomasz Goc. Pod jego kierownictwem jednostka doskonali swoje wyszkolenie. Bierze czynny udział w zawodach strażackich. Dzierążni zajmują drugie miejsce. W okresie okupacji naczelnikiem OSP zostaje Jan Jackiewicz, a prezesem Cezary Morawski. Dokumentuje to lista członków Straży Pożarnej w Miławczycach z dnia 25 lutego 1943 roku z pieczęcią Generalnego Gubernatorstwa. Za działalność straży w okresie okupacji Jan Jackiewicz zostaje skazany na 3-miesięczny obóz pracy. Po zakończeniu II wojny światowej funkcję naczelnika obejmuje Mieczysław Pragnący, a prezesa Franciszek Różycki z Bieglowa. 18 sierpnia 1946 roku społeczeństwo Miławczyc z Bieglowa zakupiło pierwszy w gminie Czarnoci sztandar dla straży w Miławczycach. Od 1946 roku naczelnikiem zostaje Jan Ciuśniak. W 1959 roku nasza straż wzbogaciła się o motopompę, którą uzyskaliśmy dzięki staraniom kierownika szkoły, a zarazem prezesa straży Romana Drukały oraz komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej majora Uklej. Po odejściu z Miławczyc Romana Drukały na prezesa zarządu straży wybrany został Bogusław Górka. W wyniku jego starań o przychylności komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, kapitana Jana Gajewicza, nasza jednostka otrzymuje drugą motopompę. Od 1964 roku funkcję prezesa zarządu pełni Józef Łączyk, a naczelnika Jan Ciuśniak. W tym czasie zostaje pobudowana obecna remiza strażacka, której uroczyste otwarcie odbyło się w 1972 roku. Dużą pomoc nasza straż otrzymała od Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach, której sekretarzem był Kazimierz Delera, a przewodniczącym Edward Gass. W 1974 roku odbyło się uroczyste wręczenie jednostce drugiego sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo wioski. W 1976 roku prezesem zostaje Jan Junak, a naczelnikiem Stanisław Wasik, a sekretarzem dyrektor szkoły podstawowej Włodzimierz Wróbel. Mimo trudnego czasu udaje się wyremontować i przywrócić do użytku stawy. Dalszą działalność straży ogranicza stan wojenny. W 1982 roku funkcję prezesa obejmuje Józef Szczecina, naczelnika zaś Jan Junak. Pod koniec lat 80. następuje odmłodzenie z szeregów straży i w 1988 roku naczelnikiem zostaje Jan Józef Cetnarski, a prezesem Jacek Łączyk, którego funkcję w 1991 roku przejmuje Krzak, pełniąc ją do dzisiaj.
W latach 90. zostaje wyremontowana remiza strażacka i zakupiony sprzęt pożarniczy. Dzięki przychylności starosty Kazimierskiego Jana Nowaka, wójta gminy Czarnocin Marka Pikulskiego i prezesa Lucjana Łacha, jednostka otrzymuje samochód marki Nysa, którą adoptuje na pojazd pożarniczy. Bierze aktywny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, między innymi w trakcie powodzi w 1997 roku. Od 2003 do 2015 roku naczelnikiem zostaje Tomasz Karbownikiem, prezesem zaś Stanisław Krzak. 13 lutego 2010 roku w naszej jednostce odbyła się wzruszająca uroczystość wręczenia medalu honorowego imieniem Bolesława Chomicza dla druha Józefa Adamczyka. W 2011 roku dzięki przychylności prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP Mirosława Pawlaka, sekretarza województwa Bernarda Antosa, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Jana Nowaka i wójta Marka Pikulskiego, jednostka otrzymuje samochód strażacki marki Ford. W ostatnich latach, kiedy funkcję wójta sprawuje Maria Kasperek, dokonano zmiany pokrycia dachu remizy, w 2011 roku zaś remontu generalnego remizo świetlicy w 2015 roku. Wszystkim przychylnym nam ludziom z całego serca dziękujemy i pamiętamy. Pamiętamy również o tych, którzy od nas odeszli. Dlatego też prosimy o uczczenie ich pamięcią minutą ciszy. Pododdziały, baczność! Pododdziały, spacznij! Dziękuję więc, żeby nie przedłużając, za uwagę i pozdrawiam wszystkich w imieniu swoich i naszej jednostki. Mówiąc o jednostce w Miławczycach, nie wolno pominąć tak ważnej sfery życia społecznego, jaką jest praca społeczna na rzecz sołectwa, parafii i gminy. Remiza pełni także funkcję świetlicy wiejskiej, w której swoje miejsce mają strażacy i młodzież, sportowcy i panie gospodynie, najczęściej to przecież żony naszych druhów. Miławczyce są miejscem wyjątkowym pod względem przywiązania do własności i tradycji. Ten piękny park, który w centrum Miławczyc króluje, jest dla mieszkańców najwyższym bogactwem. Kochają to miejsce tak mocno, że nie życzą sobie tu żadnych zmian. A ja szanuję ich postawę i wiem, że niczego, nawet w najlepszej intencji, nie trzeba tu zmieniać, chyba że sami to zaproponują. Urządzili boisko i to służy dzieciom i młodzieży. Druhowie strażacy i mieszkańcy Miławczyc szczególnie cenią sobie szacunek do przyrody, historii i tradycji. A ludzie tu niezwykle się rozumieją i szanują. Są gościnni i życzliwi. Pracując tu w szkole miałam okazję doświadczyć ich życzliwości. Dbałość o sprawy sołectwa jest na wysokim poziomie i zasługuje na uznanie. Razem pracują i razem świętują. Tak też przygotowywali tę uroczystość, pracowali wszyscy. Dzisiaj, świętując 90. rocznicę istnienia jednostki, z serca gratuluję wszystkim druhom strażakom tak pięknego jubileuszu. Druhowie, drodzy goście, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, panie wójt, panu prezesowi. Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tak pięknym jubileuszu, 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Miławczycach. Szanowne druhny i druhowie, chciałbym z tego miejsca wam się pokłonić, podziękować za to, co robicie. Za to, że jesteście i można na was liczyć w każdej chwili. W każdej chwili jesteście gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Gratuluję serdecznie odznaczonym druhom. Gratuluję tego pięknego odznaczenia dla jednostki. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji z tego, co robicie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie. Do widzenia. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Choć
Moje miejsce zamieszkania to Skarżysko-Kamienna i tam należę do Ochotniczej Straży Pożarnej. To prawie 120 km od waszej miejscowości, ale otrzymując zaproszenie od pani wójt, od pana prezesa, nie śmiałem odmówić i jestem dzisiaj z wami, by się radować z okazji waszego bardzo zaszczytnego i szczególnego jubileuszu. Swoje życzenia przekazałem i zapisałem w tym pamiątkowym grawertonie, dlatego nie będę się powtarzał. Chciałbym tylko powiedzieć, że dzisiejsza uroczystość, bo obserwuję ją również jako członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach, została zorganizowana wzorowo. Dziękuję bardzo dowódcy placu, druhowi Józefowi i Jackowi, podobno Gaimo, za doskonałe prowadzenie tej uroczystości i panowanie nad wszystkimi tutaj zgromadzonymi. Ja chcę dodać od siebie tyle, że zawsze występując na uroczystościach takich, gdzie są to uroczystości związane z ludźmi munduru, takimi jak Straż Ochotnicza czy Zawodowa, wojsko czy policja, czuję się wtedy wielce zaszczycony, bo ci ludzie w tych mundurach swoją działalność, to co robią, traktują dodatkowo jako służbę. Chęć niesienia pomocy wszystkim tym, którzy jej w danej chwili czy w czasie przyszłym, najbliższym potrzebują. Dzisiaj reprezentuję marszałka województwa świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa, który pragnie przekazać najserdeczniejsze życzenia i przeprosić, że nie może osobiście uczestniczyć w tym waszym święcie, ale duża ilość różnego rodzaju uroczystości i innych rzeczy, które wydarzają się na terenie województwa, nie pozwoliła mu przybyć osobiście. Myślę, że to, co powiedział ksiądz, z jednej strony przyczynił się do tego, z drugiej strony ja, znając jednostkę w Miławczycach, jestem przekonany, że ta jednostka zasłużyła na to, żeby do południa padał deszcz, który był bardzo potrzebny, a po południu, gdy jest potrzebne słońce, świeciło słońce. Zaczynaliście od KSZOP, w której radziliście, jak działać, jak pracować dla swojej miejscowości i swojej gminy. To również zabiegaliście o sprzęt strażacki, by jak najlepiej nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Zabiegaliście o mundury strażackie, o sztandar dla swojej jednostki, by w sposób godny brać udział w różnych uroczystościach. To ważny jubileusz tu dla braci strażackiej z terenu gminy Czarnocin, jak i z terenu powiatu kazimierskiego. To jedna z najstarszych jednostek. To jednostka, która na podstawie tego, co przedstawił w swoim turysie historycznym prezes, jak i z tego, że przecież ja osobiście się z tymi strażakami znam. Wspólnie pracujemy przez ponad 30 lat i te starania, które były czynione na rzecz pozyskania niektórych sprzętów, między innymi samochodów, które tu dzisiaj słyszałem, to dzięki wam, dzięki wytrwałości, zadziorności i upartości udało się pozyskać. Dzisiejsze podziękowania za bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, wierność tradycji, wychowanie młodzieży w duchu służenia ojczyźnie oraz zaangażowanie w pomnażaniu dorobku naszej gminy. Dziękujemy serdecznie i gratulujemy. Czystość. Jest mi niezmiernie miło, że mogę z wami świętować tak dostojny jubileusz. Z ust moich przedmówców padło wiele ciepłych słów pod waszym adresem, wiele życzeń. Ja oczywiście dołączam się do nich, ale zostałem zobowiązany przez pana komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach do odczytania listu gratulacyjnego, jaki skierował do waszej jednostki. Szanowni duchowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miławczycach, z okazji 90-lecia Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Miławczycach składam wszystkim strażakom waszej jednostki serdeczne gratulacje. Pododdziały na moją komendę. Ostrość!
do defilady, kolumnę marszową, kierunek w prawo, maszerować. Pododdziały w paczki. Ciesków, Skoszowic, Ciśnic, Wieglowa, Drożejowic.